trudno się ogarnąć z tym, jaka jest godzina i czy to już dzień, czy to wieczór, ale myślę, że bez względu na to, jaką porę uznamy, że mamy obecnie, to na pewno dzisiaj spędzimy bardzo dobrze czas. A dlaczego spędzimy dobrze czas? Bo spędzimy go w bardzo dobrowym towarzystwie. Ja nazywam się Olka Zagórska-Chabros i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. A będzie to spotkanie, które będzie miało dwie główne bohaterki. I pierwszą bohaterką jest Joanna Lampka, którą widzicie tutaj obok mnie, może w sumie to może z tej strony. A drugą bohaterką będzie Szwajcaria. Szwajcarii póki co jeszcze nie widzicie, ale myślę, że podczas dzisiejszego spotkania sporo się o niej dowiecie i gdzieś tam w waszej wyobraźni ta Szwajcaria mocno się zakorzeni. Ponieważ jeszcze nie ma nas tutaj bardzo dużo, to dajmy sobie jeszcze chwilkę czasu na to, żebyśmy się tutaj licznie zebrali. A w międzyczasie, Joanno, może nam zdradzisz, skąd do nas nadajesz, bo w przeciwieństwie do mnie nie jesteś teraz w Polsce. Nie, ja mieszkam w Szwajcarii oczywiście, w części francuskojęzycznej, w niedaleko wioski, w wiosce niedaleko miasta Morż i siedzę w domu, bo tak jakoś, nie wiem, wyjątkowo nie wychodzimy. Chyba nie trzeba mówić dlaczego, chyba każdy siedzi teraz w domu. Także jesteśmy tutaj w domu, jak widzicie, słońce świeci. Właśnie się miałam pytać o pogodę, jak tam pogoda w Szwajcarii, ale patrząc po tobie widzę, że jeszcze słońce pięknie świeci. U nas właśnie chyba już nie, bo chyba przyszły jakieś chmury niestety. No ale generalnie ja też siedzę w domu, od razu też zdradzę, że jestem na kwarantannie, ponieważ tydzień temu wróciłam z Bałkanów do Polski. No i jako teraz przykładna obywatelka świecę przykładem i nie wychodzę z domu, ponieważ tak czy inaczej nie mam takiej możliwości jeszcze przez najbliższy tydzień. I wcześniej też się śmiałam tutaj z Joanną, że no może się tak niestety zdarzyć, że w trakcie tego spotkania na chwilę będę musiała zniknąć, żeby pokazać się policji, która mnie odwiedza każdego dnia, ale dzisiaj na szczęście panowie byli w ciągu dnia, więc nie sądzę, żeby teraz nas odwiedzili, więc myślę, że nie będę znikać sprzed ekranu. No dobrze, jak myślisz, Joanno, zaczynamy czy dajemy jeszcze chwilkę czasu, jak uważasz? Myślę, że możemy zacząć powoli. No dobrze, to jeszcze raz. Witam wszystkich bardzo serdecznie i jak już wspominałam przed paroma minutami, naszą dzisiaj pierwszą główną bohaterką będzie Joanna Lampka, która to wydała bardzo ciekawą książkę. Czy możesz, Joanno, powiedzieć, jaki jest tytuł tej książki i tak w dużym, dużym telegraficznym skrócie, o czym ta książka jest? Właśnie ją tutaj mam. Jak widzicie, jest bardzo ładna. Tak, teraz ją widać. Jest tak bardzo jest. Ładna, elektroniczna, niestety poczta między Polską a Szwajcarią nie kursuje jeszcze albo już. I nie mogę się doczekać swojej książki w papierze i bardzo zazdroszczę wszystkim w Polsce, którzy mi wysyłają zdjęcia z książką. I torturują mnie non-stop, mówiąc, jak pachnie. Bardzo dobrze, że nikt mi nie powiedział, że załóżmy jest jakiś błąd, bo to chyba by mi nie dało spać faktycznie w tym momencie. Ale nie, nie. Generalnie faktycznie. Książka nazywa się Szwajcaria, czyli jak przeżyć między krowami a bankami. Bilet w jedną stronę. Bilet w jedną stronę, czyli emigracja. Bo tak naprawdę ta książka jest o Szwajcarii, oczywiście, ale też o emigracji. I z tego, co słyszałam, to ta moja emigracja jest taka bardzo uniwersalna, bo bardzo wiele osób z różnych zakątków świata opowiadało mi, że te historie opowiadane przeze mnie mają w sobie pewną uniwersalność. Jak się wyjeżdża z domu, pakuje w jedną walizkę, to zawsze jest ten motyw jakiś tam wyjazdu z domu, zostawienia wszystkiego, nadziei, co tam się zdarzy i takiej integracji, która jest śmieszna, ale jest też trochę straszna, jak się tak naprawdę
jak wszystko dzieje się na żywo. Myślę, że chyba możemy zdradzić, jaki był twój główny powód tej emigracji, no bo jako, że do tego doszło, że wybrałaś akurat Szwajcarię, a nie Szwecję albo Seszele, albo jakiś inny kraj, który masz w nazwie. No właśnie, właśnie chłopak. Nie będę oryginalna, nie będę, jest to jeden z ważniejszych tematów, dla którego się przeprowadza ta druga, no druga połówka. Także tutaj było zdecydowanie to, zostawiłam wszystko, co miałam w Polsce. W Polsce miałam firmę, agencję tłumaczeń, uczyłam dzieci w przedszkolu angielskiego i tak rzuciłam się tutaj na głęboką wodę. A czy przed tą przeprowadzką do Szwajcarii ty miałaś jakąś wcześniej okazję, żeby Szwajcarię poznać, odwiedzić, czy po prostu poszłaś za ciosem i przeprowadziłaś się do kraju, który znałaś tak raczej średnio? Poszłam za ciosem, znałam średnio i nigdy się bym tego nie spodziewała, nie planowałam tego zupełnie. To było tak, że byłam wcześniej w Szwajcarii raz. To było tak, że były dni, Światowe Dni Młodzieży w Paryżu, spotkanie z papieżem. I przejeżdżaliśmy nie wiadomo dlaczego przez Lozannę i Genewę. Więc cała reszta poszła zwiedzać, a ja się położyłam w parku i przespałam i w taki sposób poznałam Szwajcarię. No i kto by powiedział, że kiedyś ja weszłam do tego parku i tak wow, ja tutaj spałam w tym miejscu. To było faktycznie wyjątkowe przeżycie. No ale teraz tak chyba z perspektywy czasu ta decyzja o tym, żeby przeprowadzić się właśnie do Szwajcarii okazała się być bardzo trafiona, bo czytając twoją książkę odniosłam wrażenie, że z jednej strony masz dystans do tej Szwajcarii, ale z drugiej strony przemycasz taką dużą dozę optymizmu, jeśli chodzi o podejście do tego kraju i o to, jak się tam żyje. Czy dobrze to odebrałam? Tak. Przyznaję szczerze, że mi się tutaj podoba. Ja się tutaj odnalazłam. Jednak to, co zawsze kochałam, czyli natura, ja tutaj mam naturę na wyciągnięcie dłoni i też takie podejście szwajcarskie, które bardzo mi odpowiada. Są oczywiście rzeczy, które mi mniej odpowiadają, ale jeżeli ja nie potrafię czegoś zmienić, to chyba rzadko narzekam. To akurat myślę, że jest bardzo dobra cecha, bo myślę, że jakby my Polacy, może oczywiście nie będę tutaj mocno, nie chcę bardzo generalizować, ale my mamy taką tendencję do trochę szukania dziury w całym i często jest tak, że mówimy, a u nas to jest tak, ale na pewno gdzieś indziej jest lepiej. I teraz jestem też ciekawa, czy jak na przykład przyjeżdżasz do Polski, to bardziej widzisz wady Polski, czy jej pozytywy i porównujesz Szwajcarię i Polskę cały czas gdzieś tam w swojej głowie, w swojej wizji. Chciałabym powiedzieć, że nie porównuję i tak bardzo wiele osób tak mówi, tego się nie da porównywać, nie porównuję, ale to jest niemożliwe. No tak, bo to... A ty porównujesz Bałkany z Polską? Tak. I tutaj też tak naprawdę ja dochodzę do takiego wniosku, że staram się jakby patrzeć zarówno na negatywy, jak i pozytywy. I często wychodzi mi na to, że jednak w obu przypadkach, czyli w przypadku Polski i Bałkanów, raczej staram się skupiać na tych pozytywach. Bo mimo wszystko w Polsce mieszkam, a na Bałkanach bywam. Więc tak naprawdę jakby muszę wiedzieć, że i być świadoma tego, że tu, gdzie mieszkam na stałe, jakby muszę czuć się dobrze, a nie mogę czuć się cały czas źle, tylko dlatego, że myślę, że gdzieś indziej jest lepiej, tak? Więc to bardziej chyba na takiej zasadzie. Ale jeszcze myślę, że o tych pozytywach i negatywach Szwajcarii porozmawiamy za chwilę, natomiast ja bym chciała jeszcze wrócić do tematu związków i tutaj od razu wyjaśnię, skąd się wzięło pytanie, które zaraz Joannie zadam, ponieważ jak już tutaj wspomniałyśmy, ja specjalizuję się w Bałkanach i mam takie zboczenie zawodowe, że wszędzie, gdzie mogę, wyszukuję jakieś bałkańskie wątki. No i stwierdziłam, że
Zobaczymy, czy w książce o Szwajcarii też jakiś bałkański wątek znajdę. I uwaga, uwaga, znalazłam. I kiedy rzuciłam taki komentarz do Janny, że znalazłam bałkański wątek w jej książce, no to No ja Janna się. spanikowałam, bo tam nie, powiedziałam, ale jak to, ale tam nie ma żadnego, jest o, tam jest trochę o podróżach, ale faktycznie i dopiero później, jak się zastanawiałam, wyszło, że faktycznie, że Że trochę tych jest. wątków i tam, i co lepsza, później ustaliłyśmy, że wątek jest, wątek par Właśnie. polsko-szwajcarskich, Tak. i dziewczyn z byłych krajów Jugosławii, ze Szwajcarami, tak samo. No właśnie, i Ale tutaj tak. przechodzimy do pytania, bo najpierw je zadam, a potem będziemy mogły o tym podyskutować. Bo w swojej książce właśnie piszesz o tym, że w Szwajcarii jest dużo mieszanych małżeństw, związków, czyli gdzie jedna strona jest ze Szwajcarii, a druga połówka z jakiegoś innego państwa. I to, co mnie osobiście zaintrygowało, to fakt, że wymieniasz, że oczywiście jest dużo związków z Włoszkami lub Włochami, z osobami z Niemiec czy z Francji, co powiedzmy jest całkiem zrozumiałe, no bo są to kraje blisko Szwajcarii położone. Natomiast mnie najbardziej zaintrygowało, że w tej grupie najliczniejszej, jeśli chodzi o te związki, mieszane są również osoby z Serbii i Kosowa. I tutaj powiem szczerze, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego akurat te dwie narodowości znajdują się w tej grupie, która jest jakby najczęściej, która pojawia się najczęściej w tych związkach mieszanych, tak? Czy masz w ogóle jakieś pojęcie, dlaczego akurat Serbia i Kosowo? Ze względu na ilość. I ilość, tak. Jest to taka dosyć duża mniejszość tutaj, i szczególnie w czasie wojny, w latach 90., bardzo dużo osób stamtąd przyjechało do Szwajcarii. Także tak, i myślę, że to o to chodzi głównie. No jest dużo, także się poznają ze Szwajcarami. Jest to mniejszość bardzo dobrze zintegrowana, aczkolwiek są takie getta, szczególnie albańskie. To trzeba przyznać, że tak, że są, i ta mniejszość też ma wiele problemów. Ale na przykład, jakby wziąć reprezentację Szwajcarii, to tam gra kilku piłkarzy, i to w podstawowym składzie, gra kilku piłkarzy z Kosowa. Jak widać, mamy coraz więcej bałkańskich wątków, skoro nawet mamy w reprezentacji, bo mówimy oczywiście o piłce nożnej, tak? Tak, oczywiście. No, czyli mamy tak, piłkarzy, mamy sporo związków właśnie z osobami z Serbii i Kosowa. Także jak widać, możemy jeszcze, pewnie za chwilę znajdziemy jeszcze parę innych tutaj wspólnych wątków bałkańsko-szwajcarskich. Jeszcze tak pozostając, powiedzmy, w takich bardzo życiowych tematach, mnie bardzo zaintrygowała jedna rzecz, i ja już widzę te nagłówki w gazetach, które pojawią się po tym naszym spotkaniu. Joanna Lampka, dietetycy jej nienawidzą, znalazła sposób na to, jak zachować szczupłą sylwetkę i jeść dużo serów, dużo deserów, ponieważ w swojej książce podajesz taki, w sumie całkiem, może nie, nawet nie mały, ale całkiem nawet duży przepis na to, jak zachować tę szczupłą sylwetkę, bo patrząc po Szwajcarach i Szwajcarkach, sama stwierdziła, że to jest po prostu niemożliwe, że oni jedzą dosyć jednak tłuste i ciężkie potrawy, w szczególności bazujące na serach, a są bardzo szczupli. No i czy możesz wyjawić, jaki to jest ten sekret szwajcarskiej sylwetki? No właśnie, ja muszę tutaj dodać, że bardzo dobrze, że tak widzimy się tylko w portrecie, bo to pytanie nie miało sensu. Polacy się śmieją, jak przyjeżdżają do Szwajcarii, że a ty ile kilogramów temu przyjechałeś do Szwajcarii? Po prostu niestety. Uwaga, uwaga, wszyscy, którzy planują emigrację do Szwajcarii, trzeba bardzo, bardzo tutaj uważać, naprawdę. I jakby ze szwajcarskim jedzeniem przyjąć również szwajcarski styl życia, czyli bardzo outdoorowy styl życia. No właśnie. Szwajcarzy naprawdę bardzo dużo chodzą po górach, uprawiają sportów,
jeżdżą na rowerze, na biegówkach i są naprawdę bardzo aktywni. I dzięki temu tutaj nie ma osób tak naprawdę z nadwagą. Jak są, to prawdopodobnie to są świeżaki. Przyjechali do Szwajcarii, zaczęli, o jakie te sery dobre, no i potem albo dieta, albo, no właśnie. Czy ja chyba muszę się jakoś schować, bo mam słońce prosto w twarz. Jesteś po prostu oświecona. No właśnie, właśnie. Tak, wcześniej tak nie było, a teraz jest. I zaraz coś tak wykombinuję, ale możemy rozmawiać. Jasne. To jeszcze pozostając przy kuchni, bo ogólnie ja myślę, że w większości osób Szwajcaria kojarzy się z czekoladą i serami. To chyba nie będę odkrywcza, ale... A czy mogę na moment zniknąć i zasłonić roletę, to nie będę miała wtedy światła, ale... Oczywiście, oczywiście. Dobrze, ponieważ też Joanna w swojej książce opowiada przede wszystkim też o tym, że właśnie są określone też godziny i pory, w których można jeść, ale że też taką porą dosyć istotną jest... taki późny obiad albo obiadokolacja tak naprawdę, która jest dosyć też suto zastawiona, tak? Czyli wieczorami mamy ten posiłek składający się z kilku dań, do tego deser, oczywiście dużo różnych, raczej kalorycznych rzeczy, więc faktycznie jak człowiek się zachłyśnie tą kuchnią, no to później ta waga no, może skakać do góry i to bynajmniej nie ze szczęścia. Więc rzeczywiście chyba... Z nadmiaru szczęścia. Dokładnie. Więc też tutaj cenna rada, czyli właśnie te wszystkie outdoorowe zajęcia. I też mnie najbardziej zaintrygowało, w jednym rozdziału opisujesz, że chodziłaś na jogę i to może nie jest nic teraz bardzo niesamowitego, ale na jednych zajęciach miałaś dosyć nietypowego uczestnika, ponieważ tym uczestnikiem był ksiądz. No, tak. I podobało mu się ostatecznie? Tak, ale ja naprawdę myślałam, że on po prostu przyszedł, żeby na nas nakrzyczeć, co my robimy, dlaczego my uprawiamy jogę. I co? No i ksiądz przyszedł i się zapytał, a co wy tu robicie? A mogę spróbować? I to było niesamowite, naprawdę. I dla mnie to było tak wybijające z rytmu doświadczenie, że w ogóle... No. Ale jednym słowem ksiądz był zadowolony, bo dodajmy, że ta joga odbywała się chyba blisko kościoła, tak? To dobrze kojarzę, czy... Tak, no dokładnie. Właśnie. W takiej malutkiej wiosce nad Jeziorem Genewskim. I to było tak, że jest taki XI-wieczny kościółek, bardzo piękny, wszystkim bardzo naprawdę go polecam, jest zawsze otwarty zresztą. I obok niego jest taka trawka i my tam zawsze mamy jogę w lecie, jogę, na którą chodzę. I ten ksiądz tam przyszedł zapytać, co my na tej trawce robimy, także miał niedaleko i faktycznie ksiądz z nami ćwiczył jogę i naprawdę to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo tak chciałam go się zapytać, czy na pewno wie, że joga nie jest szkodliwa. Ale nie. A czy on później pojawiał się na... nie wiedzą. A czy on później pojawiał się na zajęciach, czy przyszedł tylko raz i potem już się nie pojawiał? Trudno powiedzieć. Naprawdę trudno powiedzieć, jeśli się pojawił, to bez koloratki. A, bo wcześniej był z koloratką, tak? Tak, super. No. Miał koszulę z krótkim rękawem w koloratce, w spodniach i ćwiczył. Dał radę. Super. To się nazywa mieć otwarty umysł i najwyraźniej chciał słuchać czegoś nowego, więc ja uważam, że to akurat super. I tutaj raczej moim zdaniem religia nie powinna mieć nic do tego, że ktoś chce po prostu spróbować jakiejś innej aktywności fizycznej, a joga... Fakt faktem, ja nie jestem fanką jogi, miałam z nią miałam do niej kilka podejść podczas studiów i nie wspominam tego dobrze. Ale może to kwestia, że miałam niestety kiepskich instruktorów.
A propos jogi, teraz każdego dnia rano o 8 jest taki program w telewizji szwajcarskiej, że cała Szwajcaria ćwiczy. O, jak, super. Tak samo jak u nas, teraz te programy są takie troszeczkę improwizowane. I ten program jest tak samo improwizowany i prowadzi go taki, taki mężczyzna, który jest w t-shircie, taki, że jak robi jakąś tam pozycję, to ten t-shirt mu cały zjeżdża, tu się przewraca, ta noga tak mu wisi i tak dalej. I to jest tak śmieszne, że ja jestem fanką tego programu, tylko ja zamiast ćwiczyć razem, tak wiecie, takie programy Jane Fonda i tak dalej, zamiast ćwiczyć razem z telewizorem, to ja taka zafascynowana po prostu patrzę na tego pana, który jest w takich starych Adidasach, w jakichś takich jeansach i tam powtarza za jakimś joginem. Bardzo polecam to. Ale myślę, że on dla wielu osób będzie bardziej autentyczny niż takie osoby, które widać, że są w 100% profesjonalne. Właśnie ja sobie, no bo to jest tak ćwicz z nami, no to no tak samo może człowiek nie ma jakiejś tam bluzy Adidasa, butów Nike'a i może tak, może to o to chodzi, ale ja to traktuję jako program komediowy. Próbuję ćwiczyć, ale się przewracam ze śmiechu. Szwajcarzy bywają czasami śmieszni. Też ćwiczysz, tylko że mięśnie brzucha, no bo jak się śmiejemy, no to mięśnie nam pracują. Dobrze, zostawmy można już tą jogę i przejdźmy dalej do aktywności fizycznych, ale przejdźmy do gór. I tutaj ja od razu też wytłumaczę, dlaczego te góry, ponieważ przede wszystkim moje panieńskie nazwisko nie do tego zobowiązuje, jak się ma góry w nazwisku, no to trzeba się nimi interesować. Po drugie, mnie osobiście Szwajcaria kojarzy się na pierwszym miejscu właśnie z górami, bo jak dostałam twoją książkę, to w sumie pierwsze moje skojarzenie to nie były krowy, to nie były banki, to nie był frank, tylko to były góry. No ale niestety nigdy jeszcze w Szwajcarii pod tym takim górskim kątem nie byłam, w ogóle nie byłam w Szwajcarii. Ale jeśli miałabym tam pojechać, to właśnie po to, żeby chodzić po górach. I już ustaliłyśmy, że Szwajcarzy są aktywni, że starają się jakby gdzieś tam te wszystkie aktywności outdoorowe dosyć mocno kultywować. Natomiast pytanie, jak to z tymi górami jest? Czy Szwajcarzy rzeczywiście po nich licznie chodzą, czy raczej sporadycznie? Jak to u nich w ogóle wygląda? Jakie mają podejście do gór? Tak. Szwajcarzy kochają góry. Bardzo często mają swoje chalet, czyli taki drewniany domek, który wygląda jak domek z piernika w górach właśnie i tam bardzo często przyjeżdżają na weekendy. I chodzą, tak, chodzą po górach zdecydowanie. Tylko że właśnie Alpy są inne niż nasze Tatry. Dlatego Alpy są wielkie i w tych Alpach łatwo się tak zgubić i być samemu. U nas jednak mamy troszeczkę bardziej ograniczoną ilość szlaków. Teraz Bieszczady się stały bardzo popularne. Kiedyś jak tam jeździłam, tam nie było nikogo. Ale właśnie w Alpach, jak się tylko zboczy ze szlaków, to można odnaleźć niesamowite rzeczy, taką samą naturę i nie ma tam człowieka, są koziorożce i świstaki, i natura, i coś niesamowitego. I człowiek tak myśli, jej, ale dlaczego tu nie ma ludzi? Przecież tu jest tak pięknie. No i właśnie dlatego też. I dlatego też, że Szwajcaria jest o tyle fantastyczna, że tutaj jednak jest turystyka masowa. Okej, chciałam powiedzieć, że nie dotarła turystyka masowa i to byłoby trochę przekłamanie, bo jednak jest tutaj dużo. Tak. Jest dużo turystów z Azji. Ale ci turyści przejeżdżają w kilka miejsc, tam gdzie się da dotrzeć autobusem albo pociągiem. A cała reszta, jak tylko ma się nogi i plecak, jest niesamowicie pusta i to jest cudowne, naprawdę cudowne. Pytanie takie, czy
Góry są bardziej, że tak powiem, okupowane latem, czy zimą, czy w obu porach tak samo, tylko powiedzmy w zimie, no to wszystko się koncentruje w ośrodkach narciarskich, czy też Szwajcarzy po tych górach też zimą wędrują. Czy jest to, jak w ogóle widać jakąś różnicę wtedy na tych szlakach, czy po prostu raczej lato i takie miesiące, powiedzmy, łatwiejsze, jeśli chodzi o poruszanie się po szlakach? Ja bym powiedziała, że zdecydowanie zima. Zdecydowanie zimą tak jest więcej turystów. O, proszę. Latem oczywiście też jest sezon, ale to absolutnie nie jest. Oczywiście, jak się jedzie do bardzo popularnych miejscowości, do takich kurortów, no to tak, są turyści. Ale jak się tylko pójdzie w góry, już jest naprawdę luźno. Natomiast jest jeszcze międzysezonie, które ja osobiście uwielbiam i chyba nawet napisałam jeden rozdział, zresztą mój ulubiony rozdział na temat właśnie mieszkania w małej szale w czasie pomiędzy sezonami. I przyznam, że to międzysezonie jest niesamowite, bo nie ma tam nikogo. Jest kilku mieszkańców i te nawet kurorty są puste. Ja też tutaj widzę już kolejny taki związek pomiędzy właśnie Szwajcarią a Bałkanami, bo też zawsze wszystkim powtarzam, że taką najlepszą porą w ogóle na eksplorowanie tego Półwyspu Bałkańskiego to jest właśnie ten czas nie szczytu sezonu, powiedzmy zimowego i letniego, ale właśnie te okresy pomiędzy. Po pierwsze dlatego, że jest spokojniej i można rzeczywiście poznać ludzi, którzy tam mieszkają. Bo jest się tym jedynym turystą w okolicy i oni rzeczywiście wtedy mają dla człowieka czas i można poznać tą taką prawdziwą i autentyczną stronę danego regionu czy kraju, co tutaj właśnie też wydaje mi się, że w tym rozdziale, o którym wspominasz, to też mi się bardzo podoba, bo był taki bardzo górski, chociaż to oczywiście miałaś tam różne przygody, nie zawsze bardzo jakieś takie, znaczy nawet jedna to była taka dosyć ekstremalna, bym rzekła, ale wyszłaś z niej cało, nie będziemy tutaj zdradzać się, żeby nie zrobić niespodzianki czytelnikom. Natomiast to, co też w tym rozdziale mi się bardzo podobało, to to, że właśnie opisałaś te kontakty międzyludzkie, jakie ci się udało tam stworzyć, w sumie tak naprawdę nie dość, że spontanicznie, to bardzo tak naturalnie i szybko. To jest właśnie jedna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła w Szwajcarii. Istnieje taki stereotyp zimnego Szwajcara. Właśnie. Zimnego, chłodnego, który stawia granice, który nie zaprasza do domu. I to jest coś, co chyba najbardziej mnie jakby zaskoczyło w tym. Dlatego, bo Szwajcarzy są niesamowitymi gadułami. Jak się tylko z nimi złapie kontakt wzrokowy, uśmiechnie chociażby leciutko i powie bonjour, to trzeba mieć 20 minut na taką. A jeszcze trzeba, nie mówię mówić w ich języku, ale próbować. Najczęściej osoby, które mówią, że jest im się bardzo trudno tutaj zintegrować, nie uczą się języka albo chcą się integrować, ale po angielsku. No tak. A tutaj nawet jak się mówi beznadziejnie, Szwajcarzy nie mają czegoś takiego, że jak Francuzi na przykład. Francuzi mają coś takiego, jak się mówi źle, to potrafią być czasem niemili, jak się mówi źle po francusku. Natomiast Szwajcarzy wtedy zwalniają, zaczynają tłumaczyć, Super. pytać się, skąd się jest. I naprawdę tylko trzeba próbować, tylko trzeba zrobić ten pierwszy krok. A i oczywiście jest bardzo ważna mowa ciała tutaj, bo ja to zauważam zawsze, jak wracam do Polski, że ludzie, którzy się mijają na ulicy, mają strasznie taką zamkniętą mowę ciała. Tak patrzą albo w komórki, albo tak się mijają boczkiem, boczkiem, bo koronawirus. Nie, no, żartuję tutaj teraz też. Ale tutaj jest całkowicie inaczej. Jest takie, ktoś przechodzi obok, to się z nim rozmawia, jakby łapie ten kontakt. Jeszcze szczególnie jak się mieszka na wsi, tak jak ja.
No, dokładnie, to też, znaczy, ja mam też takie wrażenie, że jeżeli mówimy o mniejszych krajach, no a Szwajcaria jednak nie jest jakimś gigantycznym, jest gigantycznym państwem, to wydaje mi się, że właśnie te takie kontakty międzyludzkie i ta taka bliskość jest chyba trochę prostsza niż w większych krajach, bo tu znowu porównując, patrząc po państwach bałkańskich, które są malutkie, to właśnie widać to, że tam wszyscy są też dużo bardziej tacy do siebie, a nie od siebie. Chociaż oczywiście też możemy mówić, że tutaj mamy takie bardziej południowe narody, więc to łatwiej zrozumieć, że oni są tacy bardziej otwarci, wolni i Stereotyp tak dalej. mówi prawdę, tak? O krajach bałkańskich. Jak najbardziej. To bardzo fajnie, naprawdę. Ale to, co właśnie mnie zaskoczyło w twojej książce, o czym też sama wspomniałaś, jest to, że rzeczywiście ja miałam obraz takiego Szwajcara, który jest poukładany, który po prostu chodzi według określonych standardów, który jest taki raczej zdystansowany, sztywny, a z twojej książki po prostu co chwilę pojawiały się jakieś takie niesamowite osobowości. Ja stwierdziłam, kurczę, albo ty masz takie szczęście do tych osób, że one są takie fenomenalne, ciekawe i trochę postrzelone, albo po prostu Szwajcarzy są po prostu bardzo różnorodni i otwarci. Nie wszyscy. To jest też właśnie taki stereotyp. Jakbyśmy powiedzieli, że Szwajcarzy są szaleni, fantastyczni i otwarci, to też byśmy weszły w jakąś taką, w taką kliszę. Natomiast no właśnie jest bardzo różnie. To wszystko zależy od ludzi. Ja mam też taką teorię, że my przyciągamy takich ludzi, jacy sami jesteśmy. Dokładnie, dokładnie. I jeżeli ktoś ma takie podejście, jest taki czujny i nieufny i się czegoś takiego spodziewa, to on takie osoby znajdzie jak najbardziej. Ale ja nie wiem, wydaje mi się, że ja wyglądam na bardzo łatwo dostępną osobę, bo na przykład mam coś takiego, że ludzie mnie bardzo często pytają o drogę. 100 osób jestem ja i ludzie się pytają mnie o drogę. A ja niekoniecznie wiem, ale gdzieś tam z kimś idę, gdzieś go prowadzę. No i tak to właśnie wychodzi. Ja myślę, że taki jest początek wszystkich historii. Jak się jest trochę takim otwartym na to, co się może zdarzyć i właśnie nie ma się twarzy w telefonie, obserwuje się innych ludzi, to się przyciąga kontakty. Ja też tak jeszcze właśnie mnie olśniło w kontekście w ogóle komunikacji i na przykład znajomości języków. Ja też zawsze powtarzam wszystkim, że można nie znać jakiegoś języka, ale jeżeli dwie strony chcą się ze sobą dogadać i porozumieć, to chociażby miały wybijać rytmy na tamtamach i wypuszczać znaki dymne, to się dogadają i będą w stanie nawet prowadzić całkiem ciekawą konwersację. Więc też mi się wydaje, że jeżeli, bo wiadomo, często mamy taką blokadę, myślimy sobie, kurczę, jak to powiedzieć w jakimś, nie wiem, po niemiecku, po francusku, po angielsku, jak to w ogóle, i wpadamy w panikę. A lepiej po prostu skoncentrować się na tym, żeby nawet jakkolwiek coś powiedzieć, ale jeżeli druga strona stwierdzi, dogadujemy się, to naprawdę ten język jest jakby poboczny, a ważne są intencje i to, żeby dwie strony naprawdę chciały się porozumieć. I to wydaje mi się, że jest istotne. I jeszcze na chwilę bym przy tym języku została, bo to jest chyba dosyć też ważny wątek dla osób, które wybierałyby się do Szwajcarii. Który tak naprawdę język najlepiej jest tam znać? Bo to oczywiście jest pewnie pytanie dosyć trudne, bo zaraz powie, że to zależy od. O właśnie chciałam tak powiedzieć. Chciałam tak powiedzieć. Tak naprawdę, ja wszystkim mówię, bo wszyscy mówią: słuchaj, ja się nauczę włoskiego, bo jest najłatwiejszy. Jadę do Ticino, do Tessinu. No i fajnie, tak, ale tam jest największe bezrobocie. I teraz największy koronawirus. To Tak. teraz tam nie jedziemy. Także w Tessynie jest faktycznie największe bezrobocie. I tutaj, w tej części francuskojęzycznej, jest tak samo gorzej, jeśli chodzi o pracę, ale my mamy jeden język. My mamy francuski.
A tutaj za Rostigraben. Rostigraben to jest ta granica między częścią francuską a niemieckojęzyczną. Między włosko a niemieckojęzyczną to jest Polenta Graben. No i właśnie po drugiej stronie tej granicy, w części niemieckojęzycznej, jest najmniejsze bezrobocie, najłatwiej o pracę. Mieszkania też są relatywnie tańsze, jeśli weźmiemy tutaj pod uwagę, załóżmy, nie wiem, Genewę i Lozannę, to uff. Ale w każdej wiosce jest inny język, jest to dialekt, który od niemieckiego się różni. I teraz tak, jeśli się zna niemiecki, to jest okej. To naprawdę potrzeba trochę czasu i Szwajcarzy odpowiadają po tym niemiecku, czasami się dąsają, ale tylko dąsają się w małych wsiach. No tak. Trzeba tak próbować z nimi rozmawiać, słówko po słówku, tutaj się nauczyć, tam trochę i naprawdę da radę. Gdy się pokaże taką szczerą chęć nauki, to już jest o wiele lepiej. Czyli podsumowując, jeżeli ktoś by planował przeprowadzić się do Szwajcarii, to pierwszą rzeczą, którą chyba musi zrobić, to jest rekonesans, w jakiej części Szwajcarii chciałby zamieszkać. Na tej podstawie może stwierdzić, jaki język będzie mu najbardziej przydatny. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. No i czyli to jest bardzo jednak istotna kwestia, żeby przed taką wyprowadzką dobrze się przygotować. No właśnie, a Z życiem w Szwajcarii mnie osobiście też, oprócz oczywiście gór, no kojarzy się jeden aspekt, a mianowicie aspekt finansowy. No właśnie, ponieważ chyba w większości z nas Szwajcaria kojarzy się jednak z wysokimi cenami. Tu od razu powiem, że czytając tę książkę, to podajesz bardzo ważną radę, ważną rzecz, żeby będąc tam przestać przeliczać wszystko na złotówki. Tak, my przeliczamy wszystko jeden do jednego. Właśnie, bo wydaje mi się, że to... Tak, natomiast mnie ciekawi, czy da się w ogóle po Szwajcarii jakoś względnie tanio na przykład podróżować. Wiadomo, na razie podróżujemy palcem po mapie, ja siedzę na przykład na kwarantannie, sporo osób też na razie nigdzie nie pojedzie, wiadomo jaką mamy sytuację, ale przyjmujemy, że za chwilę to się skończy, wyruszymy w różne części świata i Europy. I powiedzmy, chcemy jechać do Szwajcarii. No i teraz da się tam podróżować tanio, czy to jest raczej mission impossible? Ja jak myślałam nad tym pytaniem, to pierwsze mi przyszło do głowy, tak, oczywiście, tak, bo są schroniska, tam tu 30 franków, tylko trzeba wiedzieć gdzie i niekoniecznie reklamowane. Da się kupować, wiadomo, w supermarketach, jedzenie sobie przygotowywać, robić pikniki, co w Szwajcarii nie jest obciachowe. My czasami mamy takie myślenie, że o, tam słoma z butów wystaje, czy ja to będę jadł na jakiejś ławce pod nosem. A Szwajcarzy nie, tam biorą cały zestaw do robienia fondue, do tego gorącego sera, stawiają kociołek, ciachnie i po prostu i jest piknik. Ale potem mi przyszło do głowy, że moje relatywnie tanie, to jest bardzo relatywnie tanie, bo ja myślę jednak kategoriami szwajcarskimi. No tak. Podróżowanie po Szwajcarii no jednak wymaga pewnego budżetu. Nawet jeżeli my myślimy, że to jest jedziemy naprawdę budżetowo, to wydamy troszkę pieniążków tak czy siak. Jeżeli nie chcemy oczywiście wszystkiego przeliczać i odmawiać sobie wszystkiego, to niestety wydamy. Ale są takie rzeczy, które są tańsze. Na przykład nie trzeba kupować wody, bo w wielu fontannach jest woda pitna, w zasadzie w większości. Super. Także chodzimy z bidonem i sobie po prostu nalewamy. Także no jest oszczędność. Jest taka głupia rzecz, kiedyś ktoś mnie zapytał, że bo w Szwajcarii nic nie ma za darmo. I wtedy mi przyszła do głowy taka rzecz. Toalety w Szwajcarii wszędzie są publiczne, bardzo czyste, fajne toalety.
Jeśli chodzi o mieszkanie, jeżeli ktoś jest takim backpackerem, to może się pakować w plecak i sobie mieszkać pod mostem w namiocie. A, czyli można obozować na dziko? Tak, na dziko, ale żeby się dowiedzieć, że to nie jest, załóżmy, tam nie jest byk, stado krów, czy pole z, nie wiem, rolnika, z czymś, co jest tam ważne. No, żeby się tego dowiedzieć. Najlepiej zrobić tak, ja tak zawsze robię, że wynajduję sobie taką lokalną knajpę, gdzie są sami miejscowi i idę tam, trzeba coś zamówić, bo trzeba się wkupić w łaski barmana. Trzeba tak po prostu porozmawiać, gdzie tu można ten namiot postawić, żeby nikomu nie wadziło. Nagle się okazuje, że nie ma problemu. Tak. No może wszędzie to nie, tam komuś w ogródku może nie, ale to jest do zrobienia, na pewno. To jest na pewno cenna rada dla osób, które by się wybierały do Szwajcarii właśnie tak bardziej backpackersko, bo przyznam się, że z małżonkiem no dosyć często jednak jeździmy pod namiot, bo jest to, co by nie mówić, ta najtańsza opcja i często nocujemy na dziko i powiedzmy na Bałkanach nie ma z tym problemów, no oczywiście poza jakimiś niewielkimi wyjątkami. Natomiast właśnie byłam ciekawa, czy w Szwajcarii też jest to możliwe, ale z tego, co opowiadasz, to jest to naprawdę dobra opcja i rzeczywiście z tym namiotem można też tam podróżować, co jest super. Tak. Jest trochę gorzej ze stopem. Tutaj autostop nie jest tak popularny, ale ja też zauważam, że ludzie jeżdżą i jakoś nic się im nie dzieje. Ja tutaj bardzo często, to jest tak, że mieszkam koło drogi, i na tej takiej głównej drodze mam przystanek autobusowy. Jak pada deszcz, to ludzie się sami zatrzymują bardzo często i pytają, gdzie panią podwieźć, tu do miasta pojadę. I czasami się zdarza tak się zdarzyło dwa razy, że po prostu ktoś zboczył z drogi jakieś 15 kilometrów, o bo pani zmoknie, bo tutaj pada jak nie wiem co widzę, pani parasolki nie ma. No i sali Szwajcarii. Także faktycznie zdarza się. No ale to jest właśnie to, że ja mieszkam na wsi. To po pierwsze, a po drugie w części francuskiej, która jest jednak bardziej otwarta. Może w części niemieckiej może tak nie jest, chociaż ludzie mi czasami mówią, że spotykają ich tak niesamowite przygody właśnie ze Szwajcarami, że nie jest tak źle. Czyli jednym słowem obalamy ten taki stereotyp tej poukładanej Szwajcarii, że jeśli przygody i ciekawe spotkania, to również i tam, tak? To nie trzeba jechać gdzieś na koniec świata, żeby przeżyć coś niesamowitego, ale możemy pojechać właśnie do Szwajcarii i też całkiem intrygująco spędzić czas. Tak. Tylko trzeba być zawsze bardzo otwartym na wszystko, bardzo na ludzi i ludzie tacy sami, tym samym nam odpowiedzą. Też w trakcie lektury twojej książki taka jedna myśl przyszła mi do głowy. Ile czasu zajęło ci ogarnięcie tych wszystkich zawiłości polityczno, lokalno, wszystkich, ponieważ jak zaczynałaś wymieniać te wszystkie informacje o kantonach, o tym, gdzie, jaki język obowiązuje i tak dalej, ja stwierdziłam, że znaczy ja się zgubiłam mniej więcej po paru zdaniach i stwierdziłam, że ja już nie ogarniam i byłam pod ogromnym wrażeniem, że udało ci się to wszystko gdzieś tam w końcu połączyć ze sobą. Pytanie, czy to potrzeba kilku lat na to, żeby to ogarnąć, czy zajęło ci to trochę mniej czasu? Nie, tak naprawdę to jest kilka lat blogowania na ten temat. To jest tak, myślę, że to jest wrodzona ciekawość, czytanie prasy codziennej. Ja muszę się przyznać, że lubię szwajcarską telewizję. Teraz to głupio się przyznać, że się lubi. Dlaczego? Ale naprawdę Szwajcarzy robią bardzo fajne filmy, bardzo fajną publicystykę i bardzo fajne reportaże.
i ja to wszystko śledzę i dzięki temu ogarniam jakoś tak mniej więcej, co się dzieje, ale no przyznaję, że tutaj kilka lat blogowania. Czyli doświadczenie, tak, przeżywanie tego wszystkiego na miejscu i obserwowanie tego tak naprawdę od takich podstaw, czyli właśnie jak mówisz, prasa, telewizja, czyli bycie jakby tu i teraz i dzięki temu można to jakby wszystko zrozumieć, bo naprawdę tutaj od razu wytłumaczę, Joanna całkiem konkretnie to wszystko opisuje, tak, jak ta Szwajcaria w ogóle funkcjonuje, jak jest podzielona, na jakich szczeblach i tak dalej. I ja naprawdę bardzo się nad tym chciałam skupić, ale stwierdziłam, że ja już po prostu wymiękam i stwierdziłam, że to jest ponad, że tak powiem, moje procesy poznawcze. Dlatego właśnie byłam tutaj pod ogromnym wrażeniem tego, że właśnie byłaś w stanie to wszystko po prostu ogarnąć. Bo mówię, jak ktoś na to patrzy z zewnątrz i na przykład wcześniej się Szwajcarią nie interesował, to jest to naprawdę spora łamigłówka logiczna. Tak, 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 bo to jest, Szwajcaria jest faktycznie bardzo specyficzna. Jest tak jak z innego świata, jest całkowicie różna od innych krajów europejskich. Dla nas Polaków bardzo często, jak myślimy Zachód, to jest Zachód i to jest taka cała masa takich samych krajów i oczywiście tam Włosi jedzą makaron, a nie wiem, a Francuzi żaby, ale to jest zgniły Zachód. Natomiast Szwajcaria jest czasami mi bliżej, jak sobie myślę o Szwajcarii, czasami jest jej bliżej do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych niż do Europy, jeśli chodzi o, nie wiem, sposób myślenia, o... Generalnie Szwajcaria nawet historią bardzo się różni od krajów europejskich, bo tutaj nigdy nie było monarchii, nigdy nie było silnej władzy, z małymi wyjątkami. I Szwajcarzy zawsze robili, decydowali sami o swoim losie. I to ich jakby to ich niesamowicie ukształtowało. To jest fascynujące obserwowanie tego, bo czasami jak mówimy o historii, to jest taka historia, to coś było i fajnie, że było, ale jakby nie wiemy, jak bardzo to wpłynęło na nasze życie. Natomiast tutaj można to tak obserwować samemu, na co dzień. Dzieje się historia, Szwajcarzy decydują. Decydują, załóżmy, że tiry na tory, w ogóle, nie wiem, chroni się Alpy i tak dalej. I wszyscy się łapią za głowę i mówią, że jak to możliwe, kraj zbankrutuje. A tu kraj wcale nie bankrutuje i nagle wszyscy chcą te tiry na tory wrzucać. I to jest takie wow, ja tutaj żyję, jakby biorę w tym udział i w ogóle patrzę na to wszystko, to jest fascynujące, naprawdę. Czyli jednym słowem Szwajcaria, mimo tego, że mała, to bardzo różnorodna, bardzo ciekawa i warto ją poznawać cały czas. Nawet mieszkając w niej kilka lat, można cały czas coś nowego odkrywać, prawda? I to wydaje mi się, że też jest jednym z plusów właśnie mieszkania gdzieś na dłużej, ponieważ jeżeli tylko do jakiegoś kraju wpadamy, to oglądamy jakiś taki niewielki wycinek. I często nam się wydaje, że ojej, jakiś kraj jest super i chcielibyśmy w nim mieszkać, ale czasami, kiedy do niego się w końcu przeprowadzamy, bo mamy taką okazję, to konfrontowanie tych naszych wyobrażeń z rzeczywistością czasami bywa bolesne. Ale u ciebie widać, że ta Szwajcaria jednak chyba ma więcej tych plusów niż minusów. A jeśli ma minusy, to jakie? Ma minusy. Jest tutaj drogo. No faktycznie jest drogo. Tylko że teraz tak, to drogo nie jest dla osób, które pracują w Szwajcarii. To drogo jest takie, powiedziałabym, bardzo relatywne. Na przykład chcemy kupić jakiś markowy produkt i ten produkt kosztuje tyle samo w Polsce, a tutaj jakby zarabiamy we frankach szwajcarskich. No tak. I to się nagle staje takie dostępne, takie no 2 godziny mojej pracy i okej, no i to wcale nie jest, nie wiem, coś, wcale nie jest coś wielkiego, także ale jak zaczniemy tak przeliczać na złotówki naprawdę, to my nic tutaj nie kupimy i w ogóle nigdy nie pojedziemy na wakacje w Szwajcarii
I to będzie taka blokada. Dalej, jakie są wady Szwajcarii? Szwajcaria dużo rzeczy zamiata pod dywan. Mhm. Ma bardzo dużo problemów, które niby zostały rozpracowane i tam już za nie przeproszono, pozmiatano, wydano zadośćuczynienia, ale jednak to są tematy takie... Tak, tak, tak. Na przykład jest kwestia praw kobiet, która jest tutaj bardzo, bardzo problematyczna. Szwajcaria, w jednym kantonie, w kantonie Appenzell-Innerrhoden, kobiety zaczęły głosować dopiero 30 lat temu. To faktycznie świeża bardzo sprawa. Tak, 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 dokładnie. I to tylko dlatego, że tak ustanowił sąd federalny, bo tutaj wszystkie prawa lokalne ustalają ludzie przez referenda. Natomiast tak im kazał sąd federalny, a mężczyźni z tego kantonu do końca głosowali na nie i odmawiali praw wyborczych swoim matkom, swoim żonom, swoim córkom. To jest coś niesamowitego. I tutaj kobiety miewają pod górę. To trzeba powiedzieć jasno. Jest bardzo krótki urlop macierzyński. Mhm. Pracuje się przez całą ciążę i nikt nie daje zwolnienia tak po prostu. Dzieciaki wracają do domu w czasie lunchu albo się kupuje bardzo drogi obiad w szkole, dwie opcje, czyli pracodawca zwolni matkę od 11:30 do 13:00, żeby wróciła do domu i zrobiła jeść. I to wszystko sprawia, że bardzo wiele kobiet nie pracuje i gdy decyduje się na macierzyństwo, nie wraca do pracy. Także... No to jest ciekawe, bo my, tak powiem szczerze, że kiedy myślałam sobie o Szwajcarii, to tutaj to znowu będzie takie moje lekkie generalizowanie, że widziałam te korporacje, te kobiety gdzieś tam pnące się po szczeblach kariery i raczej w ten sposób postrzegałam Szwajcarię, jeśli chodzi właśnie o kobiety, natomiast tutaj właśnie zburzyłaś trochę moją wizję, ale może dobrze, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że właśnie często po prostu postrzegamy te kraje właśnie, znowu to będzie generalizacja Europy Zachodniej, jako takie właśnie już prężnie się rozwijające, gdzie kobiety też są jakby już na równi z mężczyznami, jeśli chodzi na przykład o robienie kariery, a tu się okazuje, że w Szwajcarii gdzieś tam wracamy do tych takich, nie wiem czy nazwać korzeniami, ale takiego traktowania kobiety trochę gdzieś tam bardziej, że tu prawda z boku, tutaj niech zajmie się dziećmi, tak, a kariera to domena panów. A właśnie ja postrzegam Polskę inaczej. W Polsce jest tak, że kobieta najczęściej pracuje na 100%, zajmuje się dziećmi, jeszcze sprząta w domu. To jest coś, czego Szwajcarka sobie nie wyobraża, bo ona albo sprząta w domu, albo zajmuje się dziećmi, albo robi karierę. I po prostu nie ma czegoś takiego. To my jesteśmy takie wspaniałe, wielofunkcyjne, robimy wszystko. Na każdym polu jesteśmy idealne. Szwajcarki nie, zupełnie nie mają tego pędu. Ja się śmieję zawsze, że one mają takie, że potrawy szwajcarskie, typowe, są dlatego takie łatwe do przygotowania, bo one zapraszają gości i zamiast stać 5 godzin nad garami, to po prostu ustawiają jeden garnek dla wszystkich, dają widelce i o, tu mamy fondue sobie, maczamy chlebek w serze. No. Powiedz tak, ja jestem je w stanie zrozumieć, bo też nie przepadam za gotowaniem i jak mogę zrobić coś w jednym garnku, to jestem bardzo szczęśliwa. Natomiast właśnie przyznaję, że mój chłopak zawsze mi mówi, co zresztą chyba napisałam to gdzieś w książce, on mi tak zawsze mówi, bo moje koleżanki Polki, jak do mnie przychodzą, to tak, nic nie miałam w domu i nic nie przygotowałam, więc przychodzi z blachą ciasta,
jeszcze tutaj ma jakieś, nie wiem, dwa musy czekoladowe i jeszcze sałatkę do tego, albo została, nie? I on zawsze mówi, nie no w ogóle, dlaczego mi się trafił jakiś taki model wybrakowany, nie gotuję, nie sprzątaj, nie sprzątam. Tak dobrze jak inne Polki. Inne Polki są naprawdę zdecydowanie lepsze ode mnie i on zawsze tak na mnie patrzy. Dlaczego idę do kogoś w gości, a ty nie masz blachy ciasta, sałatki, musu czekoladowego, tego, tamtego, śmego, nie mówisz, a co stało w lodówce? No nie, ja tak też nie robię, ale no tak robią Polki. To jest, nie no, to jest niesamowite. Czyli podsumowując, Polki, my Polki jesteśmy w większości wielozadaniowe, a Szwajcarki niekoniecznie. Ale jeszcze wracając do tych minusów Szwajcarii, to tak naprawdę wydaje mi się, że jest ich rzeczywiście dużo mniej w porównaniu do plusów, które też gdzieś tam w książce cały czas się przewijają. Bałam się, że powiesz w porównaniu do Polski. Nie, spokojnie. Nie. To jest też, to jest moja subiektywna ocena. Ja wiem, że jest bardzo wiele osób, które, nawet miałam takie pytanie, a ty powiedziałaś, jaka ta Szwajcaria jest zła? Ja tak, no tak, tak. Ja tak się śmiałam, bo to jest moje spojrzenie, ja się staram wszędzie widzieć jednak dobre, fajne rzeczy i nawet jak coś może nie jest koniecznie takie idealne, to nie skupiam się na minusach. I to myślę, że jest też taka dobra puenta gdzieś powoli naszej rozmowy i w ogóle twojej książki, ponieważ ja od siebie dodam, że ja przy twojej książce bawiłam się rewelacyjnie i momentami naprawdę śmiałam się do rozpuku. I to, co jest też ważne i to, co bardzo doceniłam w twojej książce, to takie twoje czasami cyniczne i takie zdystansowane spojrzenie na niektóre sprawy. I bardzo podobało mi się zdanie, które wypowiada twój tata na karcie, na jednej z kart twojej książki. I twój tata mówi tak, że ogólnie nie zawsze rozumie twój sarkazm, natomiast wie, gdzie go użyłaś. Ja natomiast wiem, gdzie go użyłaś i wiem i też go rozumiem. Dlatego bawiłam się przy twojej książce po prostu świetnie. Przy okazji dużo też się o Szwajcarii dowiadując, za co bardzo ci serdecznie dziękuję i myślę, że czytelnicy również będą się świetnie bawić i będą cieszyć się z każdej karty tej książki. Przy czym od razu też zaznaczę, że to nie jest przewodnik. Chociaż można by poniekąd tę książkę za przewodnik uznać, ale za taki przewodnik kulturowy. Kulturowo-krajoznawczo-ludzki, o. A to jest bardzo dobre, bo wiele osób mi powiedziało, że słuchaj, kiedy ty tą książkę wydajesz? No ja no właśnie wydałam. Ale ja nie pytam o przewodnik. Tu nie jest przewodnik. Także... No dodajmy, że przewodnik o Szwajcarii też napisałaś. Tak. No właśnie, więc jeżeli jesteście zainteresowani przewodnikiem, to również go znajdziecie, natomiast jeśli bardziej interesują was takie historie z życia wzięte, to sięgnijcie po najnowszą książkę Joanny. I teraz jeszcze pytanie, czy masz jakieś inne plany wydawnicze, czy coś planujesz jeszcze napisać i czy to będzie na temat Szwajcarii znowu? Na pewno Szwajcarii nie zostawiam samej, także to nie jest pożegnanie ze Szwajcarią, natomiast następna książka to będzie powieść i następna książka już wychodzi bardzo niedługo, bo na początku czerwca. No to faktycznie już niedługo. Tak. Super. Super. Po raz pierwszy to będzie moja pierwsza książka tak 100% proza, 100% powieść nie oparta na faktach.
Super. Powiem szczerze, że ja już się nie mogę doczekać Twojej nowej powieści i mam nadzieję, że będę miała okazję ją przeczytać, bo po lekturze Szwajcarii naprawdę jestem fanką Twojego podejścia, Twojego pióra, które jest niesamowicie lekkie, ale momentami i ostre jak brzytwa, dzięki czemu naprawdę czyta się Ciebie świetnie. I mam nadzieję, że podobnego zdania będą też czytelnicy. I teraz, zbliżając się ku końcowi, może zobaczmy, czy padły jakieś pytania, albo może teraz jakieś padną, na które mogłabyś, Joanno, odpowiedzieć. Na pewno było pytanie, które gdzieś tam mignęło przed chwilą, odnośnie szukania mieszkania w Szwajcarii, że to jest wyzwanie. Czy rzeczywiście to jest taki problem, żeby znaleźć mieszkanie w Szwajcarii? Tak, jest. Są tutaj faktycznie castingi, jest dużo, dużo trzeba wymagań spełnić, żeby znaleźć to mieszkanie, także zdecydowanie tak. Natomiast ja tak zawsze mówię, że o mieszkanie, pół roku. Natomiast właśnie tak piszę i załóżmy mam komentarze, a ja mieszkanie znalazłam przez Skype'a z Polski. I mam takie przypadki, mam takich ludzi. Także to nie jest niemożliwe. Czyli podsumowując, z tymi mieszkaniami to jest trochę loteria, tak? Że oczywiście można szukać i pół roku, a można szukać i pół dnia, tak? I właśnie to, co powiedziałaś o castingach, bo to mnie niesamowicie zaskoczyło w Twojej książce, bo też piszesz o tym, że musieliście na przykład odbyć rozmowy ze swoimi przyszłymi sąsiadami, jak szukaliście mieszkania. Tak. No właśnie. Jeśli czytelnicy nie widzieli książki, chcą przeczytać tą historię, mogą ją znaleźć, bo to jest otwarta historia. Pierwszych pięć rozdziałów znajduje się na przykład na Publio, gdzie można znaleźć e-booka i tam można sobie kliknąć czytaj fragment, można tą historię przeczytać. Ale my polecamy przeczytać całą książkę, nie tylko fragment. Tak, ale jak ktoś nie lubi kota w worku, bo teraz księgarnie są zamknięte, tak. Są takie osoby, które muszą zobaczyć, jak to wygląda, czy się zaprzyjaźnią z książką, czy nie, to tam sobie mogą zerknąć. A później polecam jednak zamówić całość, bo... Ja też polecam przeczytać i zamówić całość, ale rzeczywiście, jeśli nie chcecie kupować kota w worku, to faktycznie sięgnijcie po ten fragment. Jeszcze tak. Patrzę na pytania. Tutaj się pojawiła pytanie od Weroniki. Myślę, że całkiem ciekawe odnośnie tego, czy Szwajcaria jest dobrym krajem dla rozwoju zawodowego. I tutaj pewnie pytanie, o jaki zawód chodzi. Ja myślę, że tak jest, ale ja myślę, że to jest tak, że z tym rozwojem zawodowym, że tutaj ludzie tak przyjeżdżają na moment, a później zostają, bo im się podoba ten spokój tutaj, także dla rozwoju. Ja bym się zastanawiała, czy na pewno, bo mi się wydaje, że jednak załóżmy Stany Zjednoczone są bardziej dynamiczne. Jeśli chodzi o takie stricte robienie kariery, to ja nie jestem pewna tak naprawdę, bo jeśli się ma rodzinę, to jest trudno i wtedy bardzo często się trzeba zdecydować, kto robi tą karierę, czy kobieta, czy mężczyzna. I ja bym powiedziała, że Szwajcaria jest bardziej krajem takim do życia, do stabilizacji, ale też dla osób, które nie mają rodziny, tak jak ja, i się tutaj znakomicie odnajdują. Czyli to też, to znowu ja ogólnie kończyłam psychologię i na psychologii najważniejsze zdanie, jakie człowiek się uczy przez całe 5 lat studiów, to jest zdanie pod tytułem to zależy. I wydaje mi się, że w wielu przypadkach niestety jest to dosyć prawdziwe, że wiele zależy od czegoś i wydaje mi się, że też właśnie ze zwojem zawodowym to... No mamy tytuł następnej książki, będzie to zależy od kantonu. Słuchaj, widzisz, już nam się tutaj tworzą plany na kolejne publikacje. Ja tu widzę jeszcze jedno całkiem fajne pytanie, które mnie osobiście też intryguje. Czyli jakie jest Twoim zdaniem najpiękniejsze
miejsce do zobaczenia w Szwajcarii. O ja, ale to tak przefiltrowane przez moje oczy, bo są przepiękne miejsca. Na przykład jest Valle Maggia albo Magia. Kurczę, jak ktoś by mnie tutaj ten. Ja nie znam włoskiego. Jest w kantonie Ticino. Jest coś niesamowitego. Są takie skały, które tworzą takie zagłębienia i się tamtędy chodzi wąwozem. To jest przepiękne miejsce. Ale ja jestem takim typowym, ja nie wiem. Ja lubię takie miejsca, których nikt nie lubi, których nikt nie zna, nikogo tam nie było, a ja jestem tam, jest oberża, oberżysta i po prostu jest jakiś zachód słońca i coś takiego mnie najbardziej wzrusza. I ja coś takiego przeżyłam na przykład na Jurze. Jura to jest taki kanton, który jest najtańszy, nikt tam nie jeździ i w ogóle... Ja nie wiem, ja tam zostawiłam serce, bo to było właśnie tak, że jest sobie pole, góry, middle of nowhere i wioska, gdzie było 5 domów i 30 mieszkańców. No super. No i to jest dla mnie najpiękniejsze. Nic tam nie ma, nic tam nie ma i nikt tam nie jeździ, tylko ja. To jest dla mnie najpiękniejsze. Oj, chyba właśnie zdradziłaś miejsce, które teraz wszystkie osoby, które tutaj nas dzisiaj oglądają i słuchają, spakują się i pojadą, więc... Tak. Oczywiście dodajmy, że jak się skończy ten cudowny czas, który nam teraz nastał, bo tak. Póki co nie możemy jeździć, ale myślmy o tych przyjemnych momentach, kiedy już będziemy mogli się spakować i pojechać. Dokładnie. Dobrze, Janno, spójrzmy jeszcze, czy jeszcze są jakieś pytania, na które chciałabyś w tym momencie odpowiedzieć? Tu mamy może Adrian napisał. O, jakie oryginalne pytania. A właśnie, Szwajcarzy i rekrutacje. To jest w ogóle coś niesamowitego, bo w Polsce rekrutacje są takie szalenie amerykańskie i się odpowiada na takie pytania, takie typu. Co będziesz robić za 5 lat? Co każdy nie wie, co będziesz robił za 5 lat, bez przesady. A w Szwajcarii nie. W Szwajcarii rekrutacje są takie niesamowicie konkretne. Oni z tobą naprawdę rozmawiają o tym, co będziesz robić i tak dalej. I dlatego nie można przyjąć takiego amerykańskiego ja jestem bossem i w ogóle i takich okrągłych odpowiedzi. Nie, absolutnie nie. Taki sam konkret, bycie sobą, jak najbardziej sobą i wtedy jest okej. I myślę, że na koniec zostawimy takie pytanie, które jest też dla mnie bardzo intrygujące, to znaczy, czy zdążyłaś już porozmawiać z czarownicą. Aha, ktoś czytał już książkę. A, no ale to ja muszę zostawić w takim razie to pytanie bez odpowiedzi. Ale powiem wam coś takiego, że ten rozdział jest bardzo, bardzo mocno został w mojej głowie. To jest czasami tak, że to się mówi tak, że autorzy, że rodzice nie mają ulubionych dzieci, a autorzy nie mają ulubionych książek. Ale muszę wam powiedzieć, że to jest bzdura. Zgadzam się. Ja nie wiem jak z tymi dziećmi, ale z książkami jest coś takiego. I Studnia Czarownic, przyznaję, że została we mnie naprawdę głęboko gdzieś i że naprawdę dużo myślę o tym, żeby ją rozwinąć i napisać nawet o niej całą książkę, bo to we mnie siedzi, to we mnie rośnie i ta czarownica we mnie rośnie i może przyjdzie w końcu czas, żeby z nią porozmawiać. I według mnie to też był chyba taki najbardziej emocjonalny i emocjonujący równocześnie rozdział całej książki, ale oczywiście nie będziemy już teraz nic więcej zdradzać. Zachęcamy oczywiście do przeczytania, najpierw do kupienia, a później do przeczytania książki. Wiem, że tam w komentarzach przewijały się informacje, gdzie ją obecnie można kupić, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłamy do komentarzy.
I co? I chyba powoli się żegnamy. Mnie było przymiło prowadzić to dzisiejsze spotkanie, chociaż w sumie tak naprawdę tą naszą dzisiejszą rozmowę. I muszę przyznać, że zaostrzyłaś mój apetyt na Szwajcarię bardzo mocno. Więc nie wiem, jak ja to pogodzę z moimi Bałkanami, bo to trochę nie ten kierunek, ale mam nadzieję, że mi się uda ją w końcu też odwiedzić. Właśnie, ja również dziękuję i jeżeli interesujecie się Bałkanami, to musicie koniecznie wejść na social media i na bloga Oli, który jest naprawdę fantastyczny. Ja i tak samo, szczerze mówiąc, bardzo mi zaostrzył apetyt na Bałkany, szczególnie, że jestem tu zamknięta i tak już trzeba coś zaplanować. Ola jest tak samo autorką przewodników o Bałkanach, prawda? Tak, dokładnie. Ale o każdym kraju po kolei, czy ja? No już w tym momencie praktycznie wychodzi, że tak, że już praktycznie całe Bałkany prawie opisałam. Tak właśnie zaczynam zastanawiać, czy wszystkie kraje, ale chyba tak. Więc już no to, troszkę tego napisałam w międzyczasie, ale to pewnie jeszcze nie jest moje ostatnie słowo, jeśli chodzi o bałkańskie publikacje, natomiast jakby cały czas nadaję na blogu, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to na bloga zapraszam, Bałkany według Rudej, tam też cały czas coś, te bałkańskie wątki się przewijają, no i oczywiście zapraszamy na twojego bloga, Joanno, bo jednak większość osób tutaj przybyła po to, żeby o Szwajcarii gdzieś tam się dowiedzieć, więc myślę, że na pewno też powinni ciebie odwiedzić. Tak, oczywiście, szwajcarskie blabli blu. Także zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy i bardzo dziękujemy za waszą dzisiejszą obecność. Mamy nadzieję, że trochę wam poprawiłyśmy na 100 dużo wiadomości na temat tego, jakie były wrażenia po waszej lekturze. Życzymy miłego wieczoru i pozdrawiamy. Miłego wieczoru i cześć. Cześć.